Gwiazda Polsat Play nie żyje. Radosław Herman prowadził program Poszukiwacze Historii. Radosław Herman, prowadzący programu Poszukiwacze Historii na antenie Polsat Play, zmarł nagle na planie w miejscowości Parzymiech. Przez minione miesiące badał gród w Spycimierzu. Nagle doszło do zatrzymania akcji serca. Radosław Herman, prowadzący programu Poszukiwacze Historii na Polsat Play, zmarł w sobotę 21 października 2023 roku w wieku zaledwie 51 lat. Jak donosi facebookowy profil klobucka.pl, archeolog zasłabł w trakcie pracy. Nie żyje Radosław Herman, gwiazda Polsat Play. Dziś przed południem ukazała się następująca informacja. Tragiczna wiadomość dotarła do nas z Parzymiech. Przed 2 godzinami informowaliśmy o nagłym zatrzymaniu akcji serca w tej miejscowości. Przed chwilą otrzymaliśmy informację, że nie żyje historyk, archeolog, przyjaciel wielu ludzi i doskonale znana postać z naszego powiatu Radosław Herman. To do niego wzywany był zespół ratownictwa medycznego. Radosław Herman, współwłaściciel firmy archeologicznej Archtech, prezes Stowarzyszenia Alchemia Czasu, prowadzący programu Poszukiwacze Historii w Polsat Play ostatnie miesiące spędził na badaniu grodu w Spycimierzu. Jak wspomina dr Jędrzej Kałużny, uniejowski historyk w rozmowie z portalem uniejów.net. Radek był bardzo zaangażowany w wiele projektów archeologicznych w całej Polsce. Regionalnie był badaczem i jednym z najlepszych znawców uniejowskiego zamku, który wielokrotnie badał. W ostatnich miesiącach badał gród w Spycimierzu. Był tam i prowadził eksploracje i badania jeszcze na kilkanaście godzin przed śmiercią. Radosław Herman, prowadzący kultowego programu Poszukiwacze Historii. Prowadzący Poszukiwaczy Historii był nazywany uniejowskim archeologiem. Od wielu lat angażował się w popularyzację historii Uniejowa. Współorganizował wydarzenia, których był pomysłodawcą, takie jak Zlot Poszukiwaczy Skarbów Misja Przygoda oraz Festiwal Misja Skarb. Był nominowany do Popularyzatora Nauki 2016. Został też finalistą 12 edycji plebiscytu serwisu Nauka w Polsce PAP oraz Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego. Prace archeologiczne, prowadzone przez Hermana i jego firmę obejmowały nie tylko zamek w Uniejowie, lecz także zabytki w Spycimierzu, gdzie natrafił na ślady osady opisanej przez Galla Anonima w jego słynnej kronice. Jak ujawnia dr Jędrzej Kałużny. Radek był osobą o niesamowitej charyzmie. Był pisarzem, badaczem i specjalistą, ale nade wszystko był osobą cieszącą się życiem. Czerpiącą radość ze wszystkiego, czym się zajmował. Zawsze zrelaksowany, uśmiechnięty. W poniedziałek mieliśmy spotkać się w Spycimierzu i planować układ zabytków w centrum. Straciliśmy znakomitego archeologa i popularyzatora naszego regionu. A nad wszystko przyjaciela naszych miejscowości. Polsat Play żegna swoją gwiazdę. Informacje o śmierci archeologa potwierdza także Radio 5. Dziś tragiczne wieści z Parzymiech. Na planie kolejnej niesamowitej historii z naszego regionu zmarł Radosław Herman. Przez ostatnie lata zrobił bardzo dużo, odkrywając historię Krzepic i regionu.
już nic więcej nie odkryje, nie zarazi swoją pasją i miłością do historii kolejne osoby. Pozostanie w naszej pamięci. Swoją gwiazdę żegna Polsat Play. Na oficjalnym profilu stacji na Facebooku ukazał się wpis. Z ogromnym smutkiem informujemy, że dziś rano odszedł od nas Radosław Herman, prowadzący program Poszukiwacze Historii. Świetny archeolog i popularyzator historii. Niestrudzenie przekonywał nas, że średniowiecze było najciekawszą epoką historyczną. Jego pasja i wiedza zainspirowały wiele osób do odkrywania tajemnic przeszłości. To wielka strata dla naszej ekipy i dla wszystkich, którzy go znali. Radku, bardzo będzie nam brakowało twojego zaraźliwego uśmiechu i pogody ducha. Tyle jeszcze mieliśmy razem odkryć. Żegnaj.